Cześć, przygotowałam dzisiaj dla Ciebie trening, który będzie pomocny zarówno przy spalaniu tkanki tłuszczowej, jak i przy kształtowaniu sylwetki. Będziemy ćwiczyć nogi, pośladki, brzuch, plecy oraz ramiona. Przygotuj matę, hantlę, wodę i zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki, lekki rozkrok, ugnij kolana, brzuch do siebie, krążenia ramion, świetlik u barki. Oddychamy. I do przodu. Trzymaj brzuch ciągnięty. Teraz góra, dół. Ustaw dłonie do góry. Łokcie blisko ciała. Ściągamy łopatki. Trzymaj cały czas brzuch do siebie. Jeszcze 4. 3, 2, zatrzymujemy szeroko, teraz dokręcamy i ściągamy łopatki, hop i hop. Jeszcze 4, 5. Zatrzymaj ramiona szeroko, stań w rozkroku, wyciągamy na jedną i na drugą stronę. Jeszcze sekunda. Zatrzymaj na środku, skłon na jedną i na drugą stronę. Cały czas trzymaj ściągnięte łopatki. 4, 3, 2 i 1. Stań na szerokość bioder, krążenia prawa, lewa noga na zewnątrz. Wysoko kolano i mocno do boku. I to samo w drugą stronę, zagarniamy. Jeszcze 2. Ok. I teraz delikatny truchcik. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. Jeszcze nawet nie odrywamy stóp. Ramiona do boku. I delikatne pulsy. Trzymaj ramiona napięte. Ściągamy łopatki do siebie, hop, łokcie. I małe kółeczka. Cały czas sztywno ramiona, nie takie flaczki. Trzymaj sztywno. Długa szyja. I przenosimy ciężar z jednej nogi na drugą, przeskoki. I pięty do tyłu. Teraz już troszeczkę wyżej. I pięty do przodu. Tak jakbyś skakała na skakance. Ok, zatrzymujemy na szerokość bioder. Ramiona do góry ściągamy. Kolano do siebie. Ramiona pracują góra-dół. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Otwórz ramiona na zewnątrz. Teraz łokieć do kolana. Jedna ręka do kolana, jeden łokieć, drugi mocno do tyłu. Ok, i pajacyki. Kolana na zewnątrz, nie takie iksiki, tylko szeroko, nieduży rozkrok. Nogi tak samo pracują, ramiona wykonują krążenia. I w drugą stronę. Ok, szybki bieg. Nogi podnosimy delikatnie na podłogę. Ramiona pracują mocno do przodu.
miesiące zostają, bieg szeroko. Ok, zatrzymujemy, stajemy w dużym rozkroku, przenosimy ciężarcia na jedną stronę, druga noga zostaje wyprostowana. I dodajemy skręty tułowia i wyciągnięcie ramiona w stronę stopy. Trzymaj ściągnięte łopatki, plecy są wyprostowane. Ok, zostajemy na jedną stronę. Otwieramy kolano na zewnątrz i wracamy. Cztery i środek. Trzy i środek. Dwa, jeszcze raz. Jeden, zmiana nogi. Kolano na zewnątrz i przytulamy. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Dostaw nogę. Okrągłe plecy, ramiona luźno, powoli rowiem, wciągaj brzuch. Ok, głęboko wdech, wydech i przechodzimy do naszego treningu. Pierwsza część naszego treningu składa się z trzech ćwiczeń. Będziemy potrzebować od razu hantli. Włączam nasz timer, mamy 45 sekund pracy. Pierwsze ćwiczenie, stajesz w rozkroku, mamy przysiad, hantle idą mocno między nogi, wstajemy i spinamy pośladki. Schodzimy w dół, wstajemy, spinamy pośladki. Cały czas trzymaj ściągnięte łopatki, nie możesz się zgarbić, praca mocno z biodra. Hop, brzuch do siebie, mocno wciągnij brzuch i cofasz biodra do tyłu, uginasz kolana, uginasz biodra. Dwa, trzy i wchodzimy do góry. Raz, dwa, trzy i mocno spinasz pośladki. Plecy prościutko, łopatki ściągnięte. W tym ćwiczeniu, jeżeli masz gumę, możesz użyć gumy. Na przykład nad kolanem. Dobrze, mamy pierwsze ćwiczenie, drugie ćwiczenie. Ugięte ramiona. Mniej więcej pod kątem 90 stopni, otwieramy, wyciągamy do boku, ściągamy i zamykamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydech. Raz, dwa, trzy i cztery. Spokojny ruch i wydech. Jeszcze. Ramion do boku nie prostujemy całkowicie. Zostaje lekko ugięty nad łokieć. Nadgarstki mamy dokręcone do siebie. Nie wiszą w dół, dokręć je do siebie. Ok, odkładamy. I teraz ta nasza część, dzięki której spalimy więcej kalorii, czyli skip z wysokim unoszeniem kolan. Trzymaj plecy proste, ramiona pracują. Wysoko kolana. Czterdzieści pięć sekund pracy. Nie zatrzymuj się do końca. Ok. Pierwsze ćwiczenie. Czyli nasz przysiad, rozkrok, uginamy nogi, biodra i spinamy pośladki. Przerwy mamy tylko na zmianę ćwiczenia. I hop. Kolana szeroko na zewnątrz. Wdech i wydech. Jeszcze 10 sekund. Dobrze, drugie ćwiczenie. Ugnij ramiona, otwórz, wyciągnij do boku i zamykamy. Raz, dwa, trzy, zamknij. Trzymaj łopatki ściągnięte.
długa szyja. Jeszcze chwilę. Dłonie mniej więcej do wysokości barków. To ćwiczenie bywa trudne dla niektórych osób. Staraj się zrobić je przed lustrem. Ok. Wraca skip. Ok, kolana do góry. 45 sekund. Niestety, ale was, żeby spalić tkankę tłuszczową, trzeba troszeczkę się spocić i pilnować tego, co jemy. Wysoko. Nie oszukuj. Przysiad. Rozkrok. Schodzimy w dół. Dwa, trzy. Hop. Staraj się, żeby głowa była przedłużeniem pleców. I ściągamy, spinamy pośladki. Hop. Wydech. Ostatni raz. Skip. O, pomyliłam. Dobra, robimy skip. Na końcu zrobimy ramiona. Nic nie szkodzi. Te ramiona będą akurat na uspokojenie. Otwórz szeroko i zamykamy. Hop. Hop. Oj, ciężko po tym bieganiu lotną chodzi. Wysoko. Jeszcze momencik. 10 sekund. Ok. Łyczek wody. Zaczynamy drugą część. Włączam timer. Pierwsze ćwiczenie. Robimy za krok do tyłu i 3 pulsy. Podnosisz nogę i wykonujesz 3 pulsy. Raz, dwa, trzy. Schodzisz w dół. Raz, dwa, trzy, schodzisz w dół, raz, trzy i w dół. Pamiętaj o prostych plecach, pamiętaj, że tutaj w zakroku zgięcie w biodrze, trzymamy łopatki ściągnięte, raz, dwa, trzy i w dół. I teraz zrobimy sobie jedną nogę przez 45 sekund. I drugą to samo. Cały czas praca. Dwa, trzy. I zmiana, druga noga. Dół, raz, dwa, trzy. Dół. Prawa z przodu, lewa z tyłu. Wysoko do pięcia. Pilnie, żeby przy dopinaniu trzymać brzuch napięty i nie wyginać tułowia. To jest złe wykonanie. Trzymaj brzuch i
3 razy noga. Jeżeli dobrze przytrzymasz brzuch, to ta noga wcale wysoko się nie podniesie, ale dopnie pośladek, a o to właśnie nam chodzi. 2, 3, jeszcze momencik. Ok, mamy. Zabierz hantlę, wznoś ramion do boku, opuszczamy jedną rękę i obie. Jedna ręka, obie w dół. Jedna ręka w dół, obie. I na zmianę. Prawa w dół, obie w dół. Lewa i obie. Ramiona są lekko przeniesione do przodu. Lekko łokcie zgięte. Na początku może być trochę kłopotliwe to zmienianie rąk, ale na pewno zaraz będziesz robić jak maszyna na automacie. Ok, mamy. Trzecie ćwiczenie. Wykonujemy padnij powstań. 2 razy kolano. Wstajemy do góry i też 2 razy kolano. Hop. 1, 2. I 2. Ćwiczenie. Ostatnie 10 sekund. Dobra, wstajemy. Wracają lifty. Prawa noga do tyłu. 1, 2, 3. Spokojna praca. Nie spieszymy się. Chcemy, żeby było ćwiczenie dokładnie zrobione. Jeśli chciałybyśmy tylko machać, to moglibyśmy robić cały czas pajacyki, a my chcemy troszeczkę popracować nad tymi mięśniami. Ok, druga noga. Schodzimy w dół, prawa z przodu, lewa z tyłu. Jeszcze chwileczkę. W takim ćwiczeniu jak to ciężko zrobić wdech i wydech w określonym momencie. Musisz po prostu ten oddech sobie unormować. Ok, hantelki i nasze barki. Wznos obie ręce, opuszczamy jedną i opuszczamy obie. Raz prawa, raz lewa. Jeszcze chwileczkę. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Czuję, że mi pot cieknie po plecach i nie tylko. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko lewa. Ok, mamy. Padnij powstań i kolana przyciągamy. 1, 2. Wstajemy i kolano. 1, 2. Jeszcze 10 sekund.
trzecia seria. Prawa noga do tyłu i trzy lifty. Mocno. Tutaj najbardziej musisz skupić się właśnie na tym brzuchu. Raz, dwa i trzy. Jeszcze połowa. Niecała. O. Na nogi. Prawa z przodu, lewa z tyłu. I ten nasz brzuch mocno wciągnięty. Dwa, trzy. Jeszcze chwileczkę. Raz, dwa i trzy. Oj, oj, oj. Dobrze, w końcu. Zabierz hantle, ramiona do boku, jedna w dół. Ramiona do boku, druga ręka w dół. Spokojna praca. Tutaj też staramy się skupić na tym, co ma pracować. Czyli na barkach. Brzuch ładnie wciągnięty. Klatka piersiowa do przodu. Barki nie podnoszą się do uszu. Dobrze, odkładamy, padnij powstań i dwa kolana. Dziesięć sekund. Mam nadzieję, że już czujesz trochę te ćwiczenia. To jest nasza druga część. Zostały jeszcze trzy. Z czego dwie są troszkę krótsze. Okej. Mamy druga część zrobiona. Łyk wody. I idziemy do następnej. Zaczynamy trzecią część. Stań na szerokość bioder, oprzyj hantla na jednym udzie, jak najbliżej kolana i wykonujemy z nocy nogi do boku takie lifty. Biodro jest lekko do tyłu wypchnięte, brzuch ładnie wciągnij, trzymaj plecy. Nie wysuwaj głowy do przodu, ani nie zwieszaj jej w dół. Prosty tułów i wydech. Biodra do tyłu cofnięte. To samo ćwiczenie można oczywiście bez hantla zrobić, ale on tutaj nam daje dodatkowy opór, szczególnie w tym najcięższym momencie, gdzie dopinamy pośladek. Także warto. I wydech. Moje hantle ważą 2 kg. 1,5 kg będzie dobre, 3 kg też. Ok, zmieniamy stronę. Druga noga. Lekko pochylony tułów, brzuch do siebie. I podnosimy nogę. Pamiętaj, że tego hantla trzymasz blisko kolana. Wydech. Hop. Hop. I jeszcze. I jeszcze. Na chwileczkę bokiem, żebyście widzieli z różnych stron, jak to wygląda. Hop. I jeszcze. Wydech. Czuć jeden i drugi pośladek.
mocno dopinasz. Ok, zabieramy obydwa handlenki i robimy opad tułowia, wiosłowanie. Jeden ruch jest wąsko, drugi szeroko, łokcie na zewnątrz. Jeden ruch wąsko. Do tyłu. Wciągnij brzuch. Nie wyginaj się ani w jedną, ani w drugą stronę. Staraj się wyprostować plecy. Hop. I wysoko łokcie. Te mięśnie brzucha. Dzięki temu ta pozycja opadu tułowia nie będzie sprawiała dyskomfortu przez te nasze 40 sekund. Dobrze. Odkładamy hantelki. Robimy takie skoki nożycowe. 3. I po nich jeden kick. Raz, dwa, trzy, kick. Dwa, trzy, hop. Hop. Trzy. Tutaj możemy naprawdę szybko robić ćwiczenie. Ono jest proste i ma na celu nas wymęczyć. Ok, wracają lifty. Noga do boku, do góry. Hop. Hop. Wysoko podnosisz nogę. Jeszcze chwileczkę. Dziesięć sekund. Mocno dopinasz pośladek. Mocno w górę ta noga. Zmieniamy nogę. Wysoko. Pamiętaj, że tutaj uda są w jednej płaszczyźnie. Nie przenoś tej nogi do przodu. Cały czas pilnujemy, żeby nam nie uciekała. Podnosimy ją do boku i lekko otwieramy kolano na zewnątrz. Ale nie w ten sposób. Tylko do góry i lekko na zewnątrz. Jeszcze 15 sekund. Wydech. Brzuch. Hop. Wydech. Jeszcze sekundka. Do końca. Nie zatrzymujemy się. Dobra, mamy to. Drugi hantel do ręki. Opad tułowia. Wiosłowanie wąsko i szeroko. Wąsko i szeroko. Biodra do tyłu. Brzuch wciągnięty. Głowa i plecy są w jednej linii. Skup się na pracy pleców. Nie myśl o ramionach. Mocno ściągaj te łopatki. Do tyłu. 15 sekund do końca. Wydech. I wydech. Dobrze, odłóż. Rzyc. I kick. Noga wysoko, staraj się nie garbić pleców. Wyprostuj się. Hop. Dwa, trzy. Hop. Raz, dwa, trzy. Hop. Od początku, już ostatni raz. Lewa noga miękko na nodze, ciężar napięcie,
wpięta w podłogę, wkręcona mocno i podnosimy. Wydech. Już ostatni raz. Hop. Mocno podnoś i dopinaj. Skup się też na tułowiu. Tutaj nie ma żadnej pracy. Trzymamy prosto i dopinamy. Nie nadrabiaj tutaj wygięciem w centrum ciała, tylko pracujemy w stawie biodrowym. I hop. I jeszcze. Ostatni, dobrze. Druga noga. Hop. Mocno pięta w podłogę. Udo nie wysuwa się do przodu. Uda pracują w jednej płaszczyźnie. Hop. Wysoko. Brzuch ciągnięty. Chwileczkę. Ostatnie 25 sekund. Ostatnia seria. Jeszcze troszkę. Bez zatrzymywania. Hop. Ja już jestem cała mokra. Ale o to chodziło. Dobrze, mamy. Wiosłowanie. Opad tułowia, pięty, pupa do tyłu, brzuch do siebie, klatka do przodu i wiosłujemy. Hop. Raz na zewnątrz, raz wąsko. I za każdym razem skupiamy się na tym, żeby to plecy pracowały. Oczywiście ramiona też tutaj pomagają. Pomagają i będą pomagały. Ale chcemy, żeby plecy się zaangażowały do ćwiczenia. Jak najbardziej. Ostatnie 5 sekund. Dobrze. Jeszcze tylko przeskoki i kick. Ręce też pracują. Możemy nawet przyspieszyć. 2, 3. Raz, 2, 3. Okej. Trzecia część zrobiona. Łyczek wody. Idziemy dalej. Zaczynamy czwartą część. Mamy już teraz tylko 2 ćwiczenia. Robimy twist na jedną stronę i pajac. Na drugą pajac. Hop. Pajac. Hop. Hop, pajac. To są takie ćwiczenia dla tych z Was, które nie mogą się wybrać na przykład na bieganie, a chcą trochę porobić takich ćwiczeń cardio. Delikatne podskoki, tętno jest podniesione. Twist i pajacyk. Prosty ruch. Zaraz zejdziemy sobie na matę i będzie ćwiczenie na brzuch. Też 40 sekund. Zabieramy naszego handelka jednego. Podnosimy się wysoko do stopy i wracamy do leżenia. Hop. Do leżenia. Ten hanterek nam troszeczkę pomaga się podnieść do góry. Im wolniej zrobimy ten ruch, tym będzie trudniej. Wydech przy spinaniu brzucha. Jeszcze sekundeczkę. Zostawiamy hantla, stajemy i wracają pajace. Twist i do góry. Próbuj
Trzeba tutaj poprawić, ty skaczesz dalej. Okej. Okay. Chyba przydał mi się jakiś asystent. Wracamy do leżenia. Jeszcze momencik. Staraj się mocno skręcić na bok biodra, żeby mocno też te mięśnie brzucha pracowały. Trzymaj wciągnięty pępek. Jeszcze chwileczkę. Dobrze, do leżenia. Hantla bierzemy za głowę, mocno wciągnij brzuch i podnieś się do góry. Szybkie tempo. Mam nadzieję, że bez problemu nadążasz. Dobrze. Jeszcze raz te nasze brzuchy. I to będzie koniec tej części. Hop. Hop. Mocno wciągasz pępek przy podnoszeniu się. Czwarta część zrobiona. Ostatnia część przed nami, nasza piąta część. Teraz mamy 38 sekund pracy. Pokazuję pierwsze ćwiczenie. Opuszczamy nogę w dół, wykonujemy spięcie, podnosimy do góry. Staraj się nie spieszyć. Chcemy, żeby było zrobione dokładnie.
dłonie są splecione za głową w koszyczek. Jeżeli to ćwiczenie jest dla Ciebie bardzo trudne, możesz ugiąć nogi i wykonać to samo z ugiętymi kolanami. Ok, drugie ćwiczenie. Ustawiamy się w desce. Prosta linia i przyciągamy kolano. Raz jedna noga, raz druga i do łokcia. Hop, hop, hop. Jeszcze 6 sekund. Dobrze, obracamy się na plecy. I wraca nasze pierwsze ćwiczenie. Wciągnij brzuch, opuść nogę, spięcie i zmiana. Dłonie splecione za głową. Pilnuj, żeby mocno dół brzucha był schowany i wciągnięty. Drugie ćwiczenie. Deseczka i łokieć do kolana. Jeżeli masz problem z tym ćwiczeniem, możesz stanąć w szerszym rozkroku. Jeszcze 10 sekund. Wracamy do leżenia. Dłonie za głową, wciągnięty brzuch. Opuszczamy i spięcie. Jeszcze chwileczkę. Ok. Deska i kolano do łokcia. Zatrzymywania. Ostatnie 10 sekund. Hop, hop, hop. Nogi do góry. Dociśnij plecy. Bardzo mocno czuję brzuch. Do góry. Podpieramy dłonie. I hop. Już dawno tak nie czułam brzucha. Cały trening jest skończony, ale mam nadzieję, że jeszcze
zostaniesz ze mną na szybkie rozciąganie. Usiądźmy sobie w szerokim rozkroku, pośladki mocno do tyłu wyciągnięte, brzuch ciągnij, ściągnij łopatki i opuszczamy plecy w dół. Staraj się trzymać cały czas je wyprostowane. I skłon do jednej nogi. I do drugiej. Jeszcze raz na środek. I wracamy do wyprostu. Nogi przenieś do przodu. Ugnij jedną nogę. Przyciągnij ją do klatki piersiowej. I skręcamy mocno do tego kolana ugiętego. Klatka piersiowa wysuwa się mocno do przodu. Nie ciągnij brody. Cofnij troszeczkę podbródek, tak żeby głowa z tyłu była w linii z plecami. Ok, i teraz przeciwną ręką chwytamy tą naszą wyprostowaną nogę. Jeżeli nie uda Ci się złapać, możesz zostawić na kostce. Jeżeli sięgasz, to staraj się złapać tutaj podeszwę buta od spodu. Dużo było takich ćwiczeń skakanych, więc te łydki musimy trochę porozciągać. Ok, zmieniamy. Druga noga. Przytulamy do siebie. Odwracamy do boku, klatka do przodu, ściągnięte łopatki, broda leciutko cofnięta. I przeciwną ręką chwytamy tą naszą wyprostowaną nogę, tak jak wcześniej mówiłam, albo za kostkę, albo za stopę od spodu. Dobra. Przechodzimy do klęku podpartego. Okrągłe plecy, wciągnij brzuch i klęsłe spójrz przed siebie, a cały czas tutaj trzymasz lekko ten brzuch do siebie. Wdech i wydech. Jeszcze wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech, ale już prostujemy. Dajemy duży krok do przodu nogą. Otwieramy klatkę piersiową. Z tyłu ugnij nogę i spróbuj chwycić za kostkę. Dobrze, puszczamy. Zmieniamy na drugą nogę. Opuść biodra. Klatka do przodu. Otwieramy. I spróbuj złapać za kostkę. Puszczamy nogę. Wracamy do klęku. Podnosimy biodra do góry i wciskamy jedną i drugą stopę do podłogi. Mocno biodra do góry, podstawa pośladka do góry. Wracamy na kolana. Prostujemy się i teraz wyciągamy bok na jedną i na drugą stronę. Powoli rozciągnij, podeprzyj się na biodrze. Jeszcze. Dwa razy. Spójrz za dłonią. Jeszcze raz. Ok. Spleć dłonie. Wdech. Przełóż mocno do tyłu i wydech. Opuszczamy. Jeszcze raz spleć. Wdech i wydech. I już ostatni raz wdech i wydech. Opuszczamy. Ok, dziękuję Ci za wspólny trening. Mam nadzieję, że będziesz do niego wracać. Trzymaj się. Cześć.